O ociepleniu klimatu mówi się od wielu lat. Niezliczone artykuły naukowe czy filmy dokumentalne biją na alarm. Jeśli ludzkość radykalnie nie zmieni podejścia do tego problemu, czekają nas wszystkich katastrofalne skutki. Dlatego też o klimacie od dawna w przeróżnych gremiach rozmawiają politycy. I być może właśnie to, że ten temat jest już stałym elementem debaty publicznej, że tyle często dramatycznych słów odmienia się przez wszystkie przypadki, sprawia, że rzeczywiste już projekty zmian prawnych, które doprowadzą do prawdziwej rewolucji w życiu każdego z nas, nie odbijają się tak szerokim echem jak powinny. Cześć, witam i zapraszam was na kolejny odcinek polityki zagranicznej. Zaprezentowany przez Komisję Europejską plan Fit for 55 to kompleksowy plan zmian legislacyjnych, zmian prawnych, mający na celu walkę z ociepleniem klimatu i dążenie do neutralności klimatycznej w Europie. W praktyce przyjęcie tych rozwiązań oznaczałoby drastyczne zmiany w życiu każdego z nas. W tym materiale najpierw zaprezentuję Wam, jak te konkretne zmiany prawne miałyby wyglądać i co mają na celu, a później zadam Wam dość niewygodne pytanie: Czy jesteście w stanie zrewidować swoje plany na życie, zredukować oczekiwania wobec poziomu swojego życia ze względu na zmiany klimatyczne? Zapraszam. Na wstępie koniecznie trzeba zaznaczyć, że omawiane zmiany prawne to dopiero projekty. Będą one musiały przebyć jeszcze długą ścieżkę legislacyjną, niemal na pewno ulegną zmianom i będą przedmiotem trudnych, wieloletnich negocjacji. Jednak to te propozycje Komisji Europejskiej będą w tych rozmowach punktem wyjścia. O ile więc zmienią się szczegóły, bardzo prawdopodobne, że kierunek działania Unii Europejskiej pozostanie bez zmian. A jaki to kierunek? Sposobem na neutralność klimatyczną ma być szybki i drastyczny wzrost cen. Właściwie wszystkiego, a szczególnie tych dóbr, które w produkcji wymagają emisji dwutlenku węgla. No dobrze, ale zanim przejdziemy do skutków, możliwych konsekwencji proponowanego prawa, przejrzymy się konkretom, jak Unia Europejska chce dążyć do neutralności klimatycznej. Cały pakiet ma doprowadzić do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Aby zrozumieć sposób działania najważniejszych aspektów proponowanych zmian, konieczne jest wyjaśnienie czym jest system EUEDS. W największym skrócie jest to system handlu pozwoleniami na emisję gazów cieplarnianych. Pozwoleń tych z roku na rok jest coraz mniej, a ich cena wzrasta. Jeśli jakieś przedsiębiorstwo przy produkcji wytwarza np. dwutlenek węgla, musi na rynku ETS wykupić pozwolenie na wyemitowanie tego gazu do atmosfery. To właśnie opłaty emisyjne są najważniejszym powodem podwyżek cen energii elektrycznej w Polsce. PGE szacuje koszt opłat w tytułu emisji dwutlenku węgla w elektrowniach konwencjonalnych na ponad 6 miliardów złotych za 2020 rok. Ten przedługawy wstęp był konieczny, bo jednym z filarów reformy proponowanej przez Komisję Europejską są zmiany właśnie w systemu EUEDS. Po pierwsze, ma nastąpić przyspieszenie ograniczania pozwoleń na emisję, co oznacza, że ich cena będzie rosła jeszcze szybciej. Roczna redukcja ma wynieść 4,2% zamiast 2,2% rocznie. Po drugie, system ma być rozszerzony o branże, które do tej pory były zaopatrywane w darmowe pozwolenia na emisję: lotnictwo i transport morski. To jednak nie wszystko. Ma powstać dodatkowy system dla transportu oraz budownictwa. Podkreślę to jeszcze raz. Walka z ociepleniem klimatu będzie teraz obejmowała również ceny paliwa, budownictwo, transport lotniczy i morski. Przyspieszyć ma także rozbudowa odnawialnych źródeł energii. Proponowane są kolejne wyśrubowane cele. 40% energii ma pochodzić z OZE do 2030 roku, ale tutaj wymogi dla każdego państwa będą ustalane oddzielnie. Duże ograniczenia obejmą wykorzystywanie biomasy. Rewolucja dotyczyć będzie także transportu. Od 2035 roku ma obowiązywać zakaz rejestrowania samochodów spalinowych. Całość uzupełniona ma być specjalnym cłem. Aby zapobiec ucieczce przemysłu z Europy, produkty, które przy wytwarzaniu wymagają emisji gazów cieplarnianych, będą w momencie importu do Europy obarczone dodatkową opłatą. Sporo tego, prawda? Jednym z podstawowych celów tego materiału jest próba uświadomienia z czym tak naprawdę będzie wiązała się walka z ociepleniem klimatu w wydaniu europejskim. Bo umówmy się, do tej pory bycie eko było dziecinnie proste. Rezygnacja z plastikowych rureczek, foliowych torebeczek, segregacja śmieci czy wybór ekologicznego konta w banku, no to wszystko mogło sprawiać wrażenie, że to już jest to, że właśnie tak wygląda walka z ociepleniem klimatu. Tymczasem dopiero teraz widzimy prawdziwy rachunek za zmiany całej europejskiej gospodarki. Rachunek, który zapłaci każdy z nas. To musi wiązać się z redukcją oczekiwań wobec spodziewanego poziomu życia bardzo wielu Europejczyków. Przyjęcie rozwiązań proponowanych przez Komisję Europejską musiałoby oznaczać podwyżki cen właściwie wszystkiego. Skoro znacząco i szybko będzie drożało paliwo i energia, odbije się to na cenach wszystkich artykułów na sklepowych półkach. Do galopujących cen nieruchomości w Polsce trzeba będzie dodać kolejny czynnik zwiększający ich cenę opłaty za emisję w budownictwie. Chyba nie trzeba tłumaczyć, co może to oznaczać dla pokolenia Polaków wchodzących w dorosłość. Droższe będzie również utrzymanie nieruchomości, gdyż więcej trzeba będzie płacić zarówno za prąd, jak i za ciepło. Koniec darmowych pozwoleń na emisję dla lotnictwa przyniesie wzrost cen biletów, który może utrudnić, czy w niektórych przypadkach uniemożliwić podróżowanie. A dodatkowe opłaty za handel morski sprawią, że podrożeją również produkty sprowadzane z innych kontynentów. Jeśli są to towary, które w produkcji emitują dwutlenek węgla, podrożeją jeszcze bardziej ze względu na nowe cło. Zresztą ta opłata może być powodem wielkiego zamieszania międzynarodowego, gdyż jeśli jeden uczestnik światowego handlu uzbroi się w takie narzędzie, podobne bardzo szybko zaczną powstawać w innych miejscach. W ten sposób dwutlenek węgla może przyczynić się do coraz bardziej protekcjonistycznych nastrojów na świecie. Słuchając bądź czytając o wszystkich tych zmianach, nie trudno dojść do dość oczywistych wniosków. Skoro podrożeje wszystko, w tym również dobra podstawowe, oznacza to, że reformy te w sposób nieproporcjonalny uderzą w tych, którym i tak już jest najciężej, to znaczy w najuboższych. Znacznie może ograniczyć się mobilność społeczna, no bo jeśli droższy będzie transport, Trudniej będzie dojechać do lepszej pracy, lepszej szkoły, droższe będzie budownictwo, droższa będzie energia, ciepło. To może znacznie ograniczyć możliwość awansu społecznego, mobilności społecznej. Bo nie oszukujmy się, dla części społeczeństwa wszystkie te zmiany będą oznaczać trochę droższe rachunki, troszkę mniej oszczędności na zachcianki czy udogodnienia, ale dla innej części społeczeństwa. Może okazać się to bariera nie do pokonania. Aby walczyć właśnie z takim procesem, Komisja Europejska zaprojektowała specjalne narzędzie, narzędzie, które ma zwalczać ubóstwo energetyczne. Tyle, że jeśli to jest narzędzie, to coś jakby kosić 100-hektarową łąkę za pomocą nożyczek. Komisja Europejska proponuje nowy Fundusz Społeczno-Klimatyczny. Jego budżet na lata 2025-2032 ma wynieść 72,2 miliarda euro, z czego Polska ma dostać najwięcej – 12,7 miliarda euro. To może cytacik z portalu Business Alert. Polski Instytut Ekonomiczny z European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition oraz Cavage Econometrics obliczył, że redukcja emisji dwutlenku węgla o 50% w sektorach budownictwa i transportu będzie możliwa przy cenie uprawnień do emisji w wysokości 170 euro za tonę, w 2030 roku, czyli przy dodatkowych kosztach gospodarstw domowych w wysokości 1,12 ,1 ,1 biliona euro w latach 2025-2040. Przeprowadzenie tak drastycznych zmian na kontynencie to prawdopodobnie największe wyzwanie w historii Unii Europejskiej. Wspólnota zmienia się na naszych oczach. To chyba jasne jest dla każdego, ale nigdy nie podejmowała się zadania tak ambitnego zresztą autorzy tych zmian nie ukrywają, że chodzi o rewolucyjne zmiany w życiu każdego Europejczyka. Rewolucyjne zmiany już w ciągu najbliższych paru lat. To drastycznie wpłynie na postrzeganie Unii w społeczeństwie. Dla bardzo wielu osób, szczególnie tych niespecjalnie zainteresowanych polityką, Unia Europejska jest trochę jak święty Mikołaj. Tutaj dotacje, tu Erasmus, tu jakiś fundusz, samo dobro. Jakie będzie pierwsze hasło skojarzenie z Unią Europejską? Dla tysięcy Polaków. Wydaje mi się, że dobrobyt, obietnica lepszego życia, bardziej dostatniego życia. Tymczasem teraz to Unia Europejska wychodzi z inicjatywą, której tak naprawdę głównym celem jest redukcja oczekiwań wobec spodziewanego poziomu życia. A jeśli jakiś poziom, wobec, jakiś poziom tych oczekiwań już się osiągnęło, to bardzo trudno z tego poziomu zejść. Tyle, że jako alternatywę wobec, wobec podjęcia radykalnych kroków podaje się zagłady ludzkości. Cóż to za wybór, prawda? Tyle rzeczy, ta argumentacja ma coś wspólnego z rzeczywistością. W artykule za New York Times czytamy, że cała Unia Europejska odpowiada dziś za 8% emisji dwutlenku węgla do atmosfery. 8%! Oczywiście dane te nie pokazują pełni obrazu, gdyż Europa sprowadza i konsumuje produkty, które wymagają emisji w produkcji, ale nadal ilustruje to fakt, iż tak drastyczne wychodzenie przed szereg nie jest w stanie zatrzymać globalnego ocieplenia bez adekwatnych działań innych potężnych gospodarek. Zatem dlaczego Europa to robi? Być może w grę wchodzi tu czynnik, którego ze względu na odmienną od zachodu kontynentu historię nie bardzo w Polsce rozumiemy: kolonialne poczucie winy. Otóż, o ile obecnie europejska emisja dwutlenku węgla to ułamek działań całej ludzkości, dane historyczne wyglądają już zupełnie inaczej. Od rewolucji przemysłowej żaden inny kontynent nie wymitował do atmosfery tyle gazów cieplarnianych, ile Europa. To jednak nie zmienia faktu, że dziś nawet całkowite zatrzymanie europejskiej gospodarki i spożywanie wyłącznie ekologicznych marchewek zmian klimatycznych nie zatrzyma. Kluczowe są tu, jak dziś we wszystkim. Chiny i Stany Zjednoczone. Państwo środka posiada dziś ponad połowę węglowych elektrowni świata i cały czas ten system rozbudowuje. Jednak i Pekin w tej kwestii ma bardzo ambitne plany. Szczyt emisji ma być osiągnięty w 2030 roku, a w 2060 Chińczycy chcą osiągnąć klimatyczną neutralność. Chiny wydają dziś na rozwój odnawialnych źródeł energii więcej niż Europa i Stany Zjednoczone razem wzięte. Tyle, że po pierwsze zarabiają na tym krocie. Panele zamontowane na co drugim polskim domu, wbrew pozorom, nie są produkowane w zwierzęciu, a po drugie Chiny nie mają tego problemu co Europa. To znaczy nie muszą ograniczać społecznych aspiracji, schodzić z wyśrubowanego poziomu życia. A Stany Zjednoczone? Tutaj sytuacja jest skomplikowana, ponieważ cała polityka klimatyczna tworzona jest od zera. Prezydent Trump wycofał kraj z porozumień paryskich, mówiąc delikatnie Klimat nie był dla niego priorytetem. Teraz prezydent Biden ogłasza wielkie, ambitne plany, tyle że te napotykają na opór w Kongresie. Nic w tym dziwnego, bo powiedzmy sobie szczerze, plan energetyki wolnej od węgla do 2035 roku będzie bardzo trudny w realizacji. Coś ponury ten materiał, prawda? W zalewie tych bardzo niewesołych informacji można jednak znaleźć i optymistyczne nuty. Każdy kryzys, każde spiętrzenie się problemów jest również szansą, jest również okazją, którą można wykorzystać. I tak jest też w tym przypadku. Wszystkie te opłaty związane z systemem EU o którym mówiłem, zgodnie z projektem Komisji Europejskiej, mają być przeznaczone na transformację energetyczną. Polska stoi przed kolosalnym wyzwaniem przemodelowania swojego systemu energetycznego w krótkim czasie, jednak nigdy na ten cel nie było tak wielkich pieniędzy jak teraz. W Polsce w związku z tym procesem będzie po prostu bardzo dużo pracy i bardzo dużo inwestycji. Planowane reformy to jednak zdecydowanie więcej niż tylko energetyka. Proces ten ma doprowadzić do zmiany sposobu funkcjonowania europejskiego przemysłu, czy tak naprawdę całej europejskiej gospodarki. W najnowszej historii Europy nie mieliśmy do czynienia z niczym podobnym. Jest to jedyna w swoim rodzaju okazja. Dobrze wykorzystana może doprowadzić do zmiany statusu polskiej gospodarki w europejskim systemie oraz do sukcesu wielu polskich firm. Przegapiona jedynie utrwali raczej peryferyjny charakter gospodarczy polski. Wydaje się jednak, że z rozwiniętą w dużej mierze infrastrukturą coraz wyższą kulturą zarządzania, młodą, wykształconą i ambitną siłą roboczą nigdy wcześniej nie było w naszym państwie podobnych warunków, które pozwalają stanąć do konkurencji w nowym rozwaniu gospodarczym w Europie. Reformy związane z ociepleniem klimatu przyniosą w Europie rewolucję, jaką trudno nam jeszcze sobie chyba wyobrazić, i nie są to słowa na wyrost, skoro sami autorzy proponowanych zmian mówią o przemodelowaniu sposobu życia Europejczyków. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że koszty transformacji europejskiej gospodarki poniesiemy my wszyscy, a bardzo wielu z nas będzie musiało zrewidować swoje plany na przyszłość. Unia Europejska, wychodząc z tego typu propozycjami, stąpa po bardzo cienkim lodzie. Jeśli zmiany będą zbyt drastyczne, wprowadzone w zbyt drastyczny, szybki sposób, to społeczeństwo może odrzucić je w całości i wszelkie plany związane z ociepleniem klimatu pójdą w nicość. Tak czy inaczej, pamiętajmy, że my mamy do czynienia dopiero z propozycjami, które są punktem wyjścia bardzo długich negocjacji. I dlatego serdecznie zapraszam Was do śledzenia tego kanału. Jest to jeden z najważniejszych tematów w polityce międzynarodowej, jeden z najważniejszych tematów dla sposobów, w jaki będziemy żyli już w najbliższych latach, dlatego z pewnością będziemy się nim regularnie zajmować. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspierają ten kanał za pośrednictwem portalu Patronite. Ten program nie mógłby powstawać bez Was. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia.